Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie w programie Gość Dnia, a dziś w studiu gościmy Jarka Dąbrowskiego, muzyka, saksofonista i jazzmen, ale przede wszystkim legniczanina. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o muzyce i o projektach tych aktualnych, ale na sam początek, jak się zaczęła Twoja przygoda z muzyką i skąd to zamiłowanie do jazzu i saksofonu? Moja przygoda z muzyką już trwa naście lat, kilkanaście, około 15 lat, może nawet więcej. Zaczęła się w ogóle od gitary w ognisku muzycznym, a następnie etap szkoły muzycznej, w której zadecydowałem, że tak naprawdę trochę przez przypadek, że wezmę saksofon, aczkolwiek zawsze mi się ten instrument podobał. Ale nigdy o tym nie myślałem jakby poważnie, prawda? Gdzieś tam pojawiła się taka szansa egzaminów do szkoły muzycznej, przesłuchań, a stwierdziłem, że pójdę na saksofon, na ten instrument. No i nie żałuję, no. Zakochałem się w tym instrumencie od samego początku, aczkolwiek muszę przyznać, że no nie był to taki wdzięczny instrument na początku, z racji tego, że wymagał no, dużo cierpliwości. Ten pierwszy etap gry na tym instrumencie wymaga dużej cierpliwości, dużego poświęcenia się, aby niestety ten etap taki uciążliwy przećwiczyć i wyjść troszeczkę na wyższy poziom, prawda? Ale wszystko rozpoczęło się w Legnickiej Szkole Muzycznej na Roosevelta. A później skończyłeś studia? Tak, później skończyłem studia na wydziale jazzu i muzyki estradowej. Tym również kierunkiem starałem się już zajmować w szkole muzycznej, bo to był tak naprawdę, jazz był zawsze kierunkiem, w którym chciałem się rozwijać. I tak naprawdę udało mi się dotrwać do momentu studiów i teraz zawodowo zajmuję się również muzyką jazzową, ale również muzyką rozrywkową, prawda? Tak to wygląda. Ale mieszkasz i działasz w Legnicy. Tak, mieszkam w Legnicy w sumie od zawsze, z przerwami na studia, na wyjazdy, a teraz mieszkam w Legnicy. Wiąże z tym miastem wiele, wiele wspomnień, ale również wiąże z tym miastem swoje pierwsze kroki. I jest to też dobre miasto logistycznie do wyjazdów w różne miejsca Polski. Ja osobiście nie lubię dużych miast, nie lubię miast zatłoczonych, lubię właśnie małe miejscowości, a lubię często z nich właśnie z tej małej miejscowości gdzieś wyjechać dalej. To jest na pewno w porządku. Od kilku lat organizujecie koncerty cykliczne wraz z Państwową Szkołą, Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie. W Legnicy, przepraszam. Proszę powiedzieć, jak te koncerty wyglądają i na pewno cała sala jest zawsze wypełniona. Czy to są młodzi ludzie, czy też starsi? Jakie jest zainteresowanie jazzem w Legnicy? Powiem szczerze, że naprawdę ten projekt, który tak naprawdę początek tego projektu, czyli serię koncertów Vitelon Music Night, jakby zainicjował pan Piotr Korolski z Legnickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Vitelona. Tak naprawdę pierwsze koncerty odbyły się jeszcze na uczelni lat temu, około ponad 10 lat temu to było. Ja się dołączyłem w sumie w trakcie tego projektu i razem z panem Piotrem stworzyliśmy taki cykl Vitelon Jam Session. On jest odłamem serii Vitelon Music Night. No i to Vitelon Jam Session trwa już od lat 6. Szóstą edycję rozpoczęliśmy. 6 lat koncertów, 6 lat spotkań muzycznych właśnie w Akademiku Legnickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Te koncerty, te jam session cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem widzów, troszeczkę mniejszym muzyków, którzy chcieliby z nami zagrać, bo jakby formuła tych spotkań jest tak, jak nazwa wskazuje, jam session. A troszeczkę to nam w latach ewoluowało i stworzyły się z tego spotkania koncertowe, które oczywiście ja zawsze przygotowywałem te spotkania, aby były one tematyczne, aby prezentowały różne nurty, różne gatunki, różnych artystów. I staraliśmy się zapraszać to młode bądź starsze środowisko muzyczne do uczestnictwa wspólnego.
Tutaj powiem szczerze, z różnymi oporami, z różnych względów nie wnikam, aczkolwiek myślę, że jest to bardzo udany projekt, który przyciąga i legniczan, i osoby spoza miasta. Również udało nam się wydać i nagrać płytę. Oczywiście jest to jakby wydawnictwo Legnickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. I tutaj w tym wydawnictwie ujęte są tak naprawdę wszystkie spotkania muzyczne, które odbyły się na uczelni. I jest tak naprawdę od połowy książki jest dział, który zorganizowałem razem z moimi kolegami z branży. Tutaj muszę przyznać, że koledzy Paweł Kurek, Szymon Sandura, Łukasz Kłos i kilku basistów, czyli Piotrek Stepek, Janusz Lewandowski, ci muzycy tworzyli od samego początku ten projekt. To nie jest mój projekt, to jest nasz projekt wspólny, ja zawsze o tym mówię, ponieważ każdy z nas wkładał takie zaangażowanie, duże zaangażowanie w ten projekt i myślę, że teraz on już jest na tyle rozkręcony, że on już się cieszy takim powodzeniem i się z tego bardzo cieszę, że mamy ochotę na kolejne edycje. Koncerty odbywają się co miesiąc i są bezpłatne, każdy może przyjść. Tak jest. Koncerty, jak i spotkania właśnie, bo są koncerty z serii Vitalon Music Night. Mhm. Tam występują również inni artyści z Polski, a my mamy comiesięczne te spotkania Vitalon Jam Session, na których nas Państwo możecie usłyszeć. Spotkania są bezpłatne, tak naprawdę sala czasami jest wypełniona po brzegi, cieszy nas to bardzo. I tak naprawdę my to właśnie robimy dla Państwa, którzy mają ochotę posłuchać troszeczkę innej muzyki niż obecnie jest prezentowana w polskich mediach. No właśnie, jak to jest? Jednak po tych koncertach widać, że zainteresowanie jazzem w Legnicy i ogólnie w Polsce jest coraz większe. Czy macie swoich fanów w Polsce, czy bardziej za granicą? Jak wygląda wasza sprzedaż płyt? I może teraz kilka słów o aktualnych projektach. Jasne. Powiem szczerze tak. Fanów muzyki jazzowej, koneserów muzyki jazzowej nigdy w Polsce nie brakowało i nie brakuje. Z tym, że jest to grupa troszeczkę mniejsza niż grupa słuchająca ogólnie popularnej muzyki rozrywkowej. Aczkolwiek ja nie jestem przeciwnikiem muzyki rozrywkowej również, ale muszę przyznać, że no niestety w Polsce dąży to strasznie do takiego spłycenia rynku i do tego, że ta muzyka troszeczkę schodzi na taki bardzo niski poziom. Ja starałem się zawsze w tym, co robię i to, co prezentuję, starałem się zawsze robić to, co najlepiej umiem i to, co czuję, prawda? Więc stąd też moje projekty, moje poczynania w stronę właśnie muzyki rozrywkowej i takiej ambitnej i w stronę muzyki jazzowej. I tak naprawdę oprócz tego projektu, który jest właśnie, oprócz tego wydawnictwa, które prezentuje właśnie serię spotkań koncertowych w Legnicy, pierwszą taką płytą, którą nagraliśmy pięć lat temu już, bo to jest 2014 rok. To jest pierwsza płyta, tak naprawdę owoc współpracy z Mike'iem Russellem. Właśnie jak doszło do tej współpracy? Doszło do współpracy jeszcze na studiach, na studiach w Zielonej Górze, właśnie na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej. Poznałem Mike'a Russella, który grał akurat z Big Bandem Zielonogórskim, w którym akurat miałem przyjemność grać. Zapytałem go o to, czy miałby ochotę zagrać z nami w sumie koncert jeden za jakiś czas. Oczywiście to jeszcze nie był określony koncert już z datą. Mike powiedział, że żeby się do niego odezwać, żeby do niego zadzwonić i tak się stało. No akurat tak się fajnie złożyło, że projekt, który tutaj stworzyliśmy, tak naprawdę fenomenalni polscy muzycy młodego pokolenia, czyli Michał Nienadowski na basie, Eryk Nowak na pianie, Piotrek Budniak na perkusji, Łukasz Kłos na trąbce. Wszyscy ci panowie stworzyli świetne podwaliny pod ten zespół.
No ja się zaangażowałem tutaj dość sporo w całą to przedsięwzięcie, bo tak naprawdę było to przedsięwzięcie, które doprowadziło do wydania płyty, ale poprzedziło to przedsięwzięcie kilkadziesiąt koncertów, które zagraliśmy z Mike'iem Russellem na terenie Polski, również za granicą. Cztery lata współpracy w sumie, owocnej myślę, że współpracy, dlatego owocnej, bo już gdzieś tam się pojawiły jakieś pomysły reaktywacji, może nawet nie reaktywacji projektu, a kontynuacji tego projektu w troszeczkę innym wydaniu, prawda? Także ten projekt bardzo, bardzo się spodobał polskiej publiczności. Zawsze jak graliśmy, były pełne sale, mieliśmy bardzo dobry odzew od organizatorów koncertów, gdzie niegdzie graliśmy po 2-3 razy koncert w tym samym mieście. Także to była tak naprawdę spotkanie z Mike'iem Russellem zaowocowało kilkuletnią współpracą z tym wspaniałym gitarzystą, kompozytorem, muzykiem. Cieszę się bardzo, że mieliśmy okazję razem z moimi kolegami, muzykami, razem z Mike'iem zagrać tych kilkadziesiąt koncertów. A czy płytę można jeszcze kupić? Tak, płyta jeszcze myślę jest w sprzedaży. Nie wiem czy, na pewno internetowej sprzedaży, nie wiem czy jeszcze została w sklepach, bo to był określony nakład, także na pewno jeszcze w internecie można tą płytę nabyć. Dobrze, a co z kolejnymi płytami? Może porozmawiamy teraz o innych współpracach, między innymi z Rudim Schubertem. Pędzi pociąg z daleka, ma czerwone bufory, wszystko równo wymiecie, co? Mów, lecie na tory. Na tory. Za ścianą was wita nas, was wita was, was wita, was wita nas, was wita was, was wita, was wita nas, was. To jest dość świeża współpraca. Rudy Schubert, współpraca pojawiła się w tym roku. No i tutaj współpraca pojawiła się z moim big bandem, z big bandem Kłos and Dąbrowski Big Band. Tak się nazywa również płyta. To jest płyta bez Rudiego Schuberta. Aczkolwiek zaraz o tej płycie kilka słów powiem. No ale w zasadzie ten big band, który stworzyłem z między innymi z Łukaszem Kłosem, z Trębaczem, z moim kolegą, stworzyliśmy ten big band, jakby doprowadził do tej współpracy z Rudim Schubertem. Zagraliśmy, myślę, że bardzo dobry koncert w Legnicy we wrześniu w tym roku. Udało się nam zarejestrować materiał również koncertowy, audiowizualny. Myślę, że ta współpraca dopiero się rozpoczyna. Jest to troszeczkę inne wydanie Rudiego Schuberta, wydanie muzyczne inne, ponieważ no Rudy Schubert zawsze współpracował ze składami mniejszymi, z Wałami Jagiellońskimi między innymi, a teraz no będzie, ja będę miał przynajmniej okazję poprowadzić ten większy projekt muzyczny tak, żeby on naprawdę przyniósł i nam przyjemność i zgrania jego muzyki, w sumie Rudiego Schuberta i Tadeusza Leśniaka, bo tu jeszcze trzeba wspomnieć, że w tym projekcie gra na pianinie i zaaranżował te piosenki Rudiego Schuberta świetny pianista z Krakowa, pan Tadeusz Leśniak, który tak naprawdę mogę powiedzieć, że zagrał chyba ze wszystkimi muzykami, artystami polskiej estrady z lat 80., 90. Naprawdę wielka, wielka postać muzyczna. Cieszę się niezmiernie, że możemy również razem grać w tym projekcie. I tutaj myślę, że ten projekt będzie dążył również, mam taką nadzieję cichą, do wydania jakiejś wspólnej płyty. Będę do tego dążył, będę o to zabiegał, starał się to tak prowadzić, aby było to możliwe. Na przyszły rok mamy
już myślę, że kilkanaście propozycji koncertowych i... No właśnie chciałam o te koncerty zapytać. Kiedy zagracie w Legnicy albo w naszym regionie, tak aby widzowie mogli przyjść posłuchać? Mam nadzieję, że w przyszłym roku. W tym roku zagraliśmy właśnie pierwszy koncert w Legnicy. No ale liczę na to, że zainteresowanie regionu będzie, ponieważ jest to świetny materiał na to, aby właśnie pokazać, bo ludzie często znając artystę z lat wcześniejszych, z lat 80., 90., często myślą, że już się nic nie zmieniło, prawda? A tak naprawdę fenomenalnie Rudy Schubert przedstawia swoją muzykę zawsze. Jest to artysta tak doskonały w tym, co robi. Jest to profesjonalista, tak samo jak i Tadeusz Leśniak. I my wspólnie razem z naszym Big Bandem, myślę, że stworzyliśmy ponownie dobre show muzyczne. O to nam chodzi, aby przedstawić tą muzykę właśnie w takim wydaniu Big Bandowym. Big Bandowym, dobrze. To jeszcze kilka słów na sam koniec o tej najnowszej płycie. Jakich utworów tutaj możemy posłuchać? Tak, czy płyta jest dostępna w sprzedaży? Ta płyta jest dostępna w sprzedaży. Płyta nazywa się Swing and More, ponieważ na płycie znajdują się kompozycje swingowe, ale również i kilka piosenek z rozrywkowych. Jest to płyta, pierwsza płyta w sumie tego mojego Big Bandu, na której postanowiliśmy właśnie ująć taką kwintesencję muzyki rozrywkowej i muzyki jazzowej, big bandowej, prawda? Ja jestem wielkim fanem tego gatunku, big bandu i tego rodzaju grania. I tak naprawdę z moim kolegą Łukaszem Kłosem postanowiliśmy, że te kompozycje, które znalazły się, 9 kompozycji, które znalazły się na tej płycie, właśnie dobrze oddadzą to, co chcieliśmy Państwu przekazać. Są to znane jakby piosenki już dla znawców gatunku, aczkolwiek tutaj troszeczkę w innym wydaniu pokazane, zagrane przez nas i nagrane. Cieszymy się, że udało się nam tą płytę wydać. Jest to 10-osobowy skład, więc zorganizowanie koncertów dla tego projektu i wydanie płyty, no jest to nie lada wyzwanie. Ja to zawsze biorę na swoje barki, ale ja to lubię robić, więc tak naprawdę... Nie jest to. Tak, udało się i cieszę się, że możemy współpracować. Skład tego projektu się nie zmienia od momentu tak naprawdę założenia tego zespołu, zaproszenia tych wspaniałych muzyków, którzy grają na tej płycie. Skład się nie zmienia i myślę, że przynajmniej z mojego punktu widzenia nie powinien się zmienić, bo bardzo dobrze nam się razem współpracuje, gra i myślę, że ten projekt jeszcze daleko zajdzie. Mam taką nadzieję. I tego Ci życzę. Oprócz koncertów zajmujesz się też udzielaniem prywatnych lekcji. Jak to wygląda? Czy przychodzą młodzi ludzie, czy muzyką interesują się też osoby starsze, które dopiero chciałyby zacząć przygodę na przykład z saksofonem? Tutaj, jeśli chodzi o właśnie zainteresowanie saksofonem, w ogóle w Polsce jest bardzo duże, prawda? Bo saksofon jest bardzo popularnym instrumentem. No i tak samo jak i popularnym, tak samo też postrzeganym, że instrument zawsze będzie brzmiał tak jak na nagraniach, prawda? Telewizyjnych czy radiowych. Aczkolwiek no jest to... Trudno jest rozpocząć na tym instrumencie grę, ponieważ jest to instrument dosyć, jak już wspomniałem na początku naszego spotkania, dosyć niewdzięczny. Ja przynajmniej to przerabiałem, bo ja również miałem aspiracje na to, że będę od razu grał i brzmiał tak jak saksofon, który słyszałem na płytach, prawda? A tak się właśnie no, tutaj niestety nie dzieje i trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, trzeba mieć sporo determinacji w sobie i własnego samozaparcia, aby dojść do poziomu takiego zadowalającego, prawda? I jeśli chodzi o zainteresowanie w ogóle nauką gry na tym instrumencie, jest myślę, że spore w ogóle w Polsce, bardzo duże, młodych ludzi. Ale jeśli chodzi o te spełnianie pasji starszych ludzi, jest również duże, bo ja sam w swojej karierze nauczyciela przerobiłem kilkunastu dojrzałych uczniów, prawda?
Teraz mam nawet przyjemność spotykania się z dwoma, z trzema nawet panami, którzy już naprawdę są dojrzałymi osobami, ale są bardzo zdeterminowane i naprawdę dają radę i to jest dla mnie przyjemność, aby one też miały z tego przyjemność, co robią, że podjęły się tego trudu, a ja staram się ich w to miejsce zaprowadzić, aby poczuły, że faktycznie przynosi im to radość, bo to też o to chodzi, prawda? Ja też pracuję z dziećmi, pracuję z osobami, z młodzieżą i wiem, że po prostu najważniejsze na tej drodze początkowej jest dać tą przyjemność z gry, a nie od razu wymagać efektów, które przyjdą. Jeżeli pojawi się element samozaparcia, będzie ta osoba pracowała, to te efekty przyjdą. Każdy może pracą naprawdę zrobić bardzo dużo. Talent to jest tylko tyle, a praca to jest aż tyle, także jest bardzo ważne. Nasz czas antenowy niestety dobiega końca, to na sam koniec może zapowiedzmy jakiś najbliższy koncert, gdzie można was usłyszeć w Legnicy. W Legnicy będzie nas można usłyszeć w grudniu, z tym, że tak jak wspomniałem, jeszcze te koncerty są cykliczne, na pewno przed świętami, myślę, że będzie to jest zawsze czwartek, trzeci czwartek miesiąca, staramy się tego trzymać i myślę, że tą datę utrzymamy, czyli będzie to trzeci czwartek grudnia. Serdecznie zapraszam Państwa, zapraszam również osoby z regionu, które jeszcze nie miały okazji do Legnicy zajrzeć do Akademika. No i do zobaczenia również na koncertach w Polsce. Mam nadzieję, że pojawimy się z tymi projektami, co przedstawiłem również w mieście, w regionie, w miastach regionu. Ja życzę powodzenia i na pewno jeszcze zaprosimy Cię do studia, abyś opowiedział o tych najnowszych projektach i wtedy, kiedy będziemy mogli już zaprosić na konkretne terminy, na konkretne koncerty naszych widzów. I to byłoby już wszystko, jeżeli chodzi o program Gość Dnia. Dziękuję Państwu za uwagę, a Tobie za rozmowę. Moim Państwa gościem był Jarek Dąbrowski, muzyk, saksofonista i jazzman pochodzący z Legnicy. Bardzo dziękuję bardzo.